Psychiatryk. Napoleon odgonił Chrystusa kijem, kiedy ten próbował zmienić wodę w wino w jego kubku do mycia zębów. Z za rogu budynku rozległ się potężny huk. Co to było? spytał Chrystus, próbując umyć Napoleonowi stopy. Daj na sobie koleś na wstrzymanie, wczoraj się kąpałem! krzyknął Napoleon, wyrywając nogę przemyślnie rozebraną ze skarpety przez jego kolegę z sali. A co do tego łomotu, to pewnie gagarin znów próbował wystartować dodał. Jakby na potwierdzenie jego słów, za oknem pojawiła się nisko przelatująca postać w rozwianej piżamie. Wbrew temu, na co liczył Gagarin, jego lot nie odbywał się ku górze, a wręcz przeciwnie. W nocniku zastępującym hełm próżniowy i z zapasowym wiadrem węgla na plecach, potężnie dymiąc z nogawek piżamy, Gagarin skierował się ku przyszpitalnej sadzawce. Lądowanie było wyjątkowo widowiskowe. W końcowej fazie lotu wiadro z węglem przeważyło Gagarina i nasz wspaniały kosmonauta runął plecami do sadzawki, rozbryzgując wokół siebie strugi brudnej wody. To cholerny wariat mruknął pod nosem Napoleon i charakterystycznym ruchem umieścił prawą rękę za połą piżamy. Gdyby nie toż za 15 minut muszę jechać pod Waterloo, to bym z tym kretynem pogadał, dodał i wyszedł z sali. Pacjent Chrystus po wyjściu Napoleona chytrze się uśmiechnął i spod poduszki wyciągnął batonik Milky Way. Podszedł z nim do wiadra służącego za ubikację, odwinął z papierka i wrzucił. Nie utonie, zamruczał, bo cały jest z... ażeby to cholera. Zaklął. Batonik nie wydał się najlepszym pływakiem. Zanurkował w nieczystościach i zatonął. Zjemcie później powiedział Chrystus do siebie i poszedł jak co dzień podpalić krzak gorący w parku przyszpitalnym. Spotkanie. Wczoraj spotkałem docenta Bazydło. Nie widzieliśmy się od dziesięciu lat, więc nasze powitanie było wyjątkowo serdeczne. Urwałem docentowi dwa guziki z jego marynarki, a on naderwał rękaw w mojej. Po tym incydencie wypiliśmy litr wódki i zjedliśmy beczkę soli. Docent bazydło zwymiotował. Trzeba przyznać, że zrobił to jak rasowy inteligent. Żygał półgębkiem. Drugą częścią ust uśmiechał się z zadowoleniem. Wypiliśmy następny litr. Docent ciut stracił ze swojego image. Teraz już żygał całą gębą. Na przeprosinę chlubnęliśmy sobie jeszcze ćwiartkę. Docent przyznał, że swój tytuł i dyplom ukończenia studiów zakupił na pobliskim bazarze. Po następnych 200 gramach docent bazydło przyznał ze skruchą, że jest skończonym hamem i nawet podstawówki nie udało mu się ukończyć. Na pożegnanie wypiliśmy po szczeniaczku. Docent, wychodząc z knajpy, wprost do ministerstwa płakał jak bóbr.